Wystąpienie profesora Andrzeja Nowaka w trakcie konferencji Rosja Putina fałszywą nadzieją chrześcijaństwa, która odbyła się 21 stycznia 2020 roku. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego namysłu nad stale bardzo ważną, a teraz szczególnie aktualną w kontekście także niedawnych i współczesnych zupełnie wystąpień przedstawicieli państwowej Rosji. I myślę, że zanim odpowiem na to pytanie, tylko jedno zdanie jeszcze kontynuujące rozważania pana redaktora Piotra Dere. Myślę, że właśnie te najnowsze wydarzenia pokazują pewnego rodzaju istotę tego systemu politycznego. Teraz nie mówię jeszcze o Rosji jako narodzie, jako o wspólnocie historycznej. Mówię o reżimie politycznym, który w tej chwili funkcjonuje w Rosji. Otóż jego istotą jest absolutny cynizm. Nie ideologia jakaś, ale cynizm. Dlatego, że przypomnę, to co stało się w ostatnich kilku tygodniach, pokazuje, że ten reżim gotów jest się odwołać do każdego argumentu, dowolnego argumentu, niekonsekwentnego, spójnego powiedziałbym ideowo, ale do każdego argumentu, który może mu posłużyć w jednym celu. Władzy. Władzy sprawowanej na sposób imperialny, władzy nad innymi. I tutaj ci zwłaszcza, którzy wierzyli w Władimira Putina jako rycerza ostatniej krucjaty, obrońcę krzyża, obrońcę konserwatyzmu, obrońcę, szerzej można powiedzieć, przed pewnymi idolami, przed panowaniem idoli politycznej poprawności, no, muszą przełknąć jakby ten fakt, że Władimir Putin odwołuje się w tej chwili świadomie do jednego z najważniejszych idoli politycznej poprawności. Całym nośnikiem najnowszej kampanii Władimira Putina ma być antysemityzm jako, że tak powiem, postawiony na ławie oskarżonych przez Władimira Putina w imieniu całej postępowej ludzkości, wróg tejże ludzkości, a Polska jest przy okazji wskazana jako jedno z głównych albo główne po prostu źródło antysemityzmu. I no, myślę, że warto w takim właśnie kontekście zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście ktoś, kto tak swobodnie zmienia argumenty i odwołuje się zresztą nie tylko do argumentów i odwoływał, nie tylko do argumentacji prawicowej, nazwijmy to tak. Pan redaktor Dere postawił pytanie, skąd ten sukces na Zachodzie? No pamiętajmy, to jest praca jednak instytucji. Aleksander Dugin wyjechał do zachodniej Europy, wysłany przez swojego ojca, generała pułkownika GRU, to jest najwyższa szarża, jaka w ogóle istnieje w GRU, w 1982 roku wyjechał do prawicowych kręgów, do Nouvelle Droite we Francji, do Junge Freiheit w Niemczech i tam zaczął prowadzić pracę, powiedziałbym, infiltracyjną, organizacyjną, finansową, bo przecież KGB ma pieniądze, miało pieniądze i jej obecne kontynuatorki też mają pieniądze. No, wystarczy przytoczyć taką daną. Ilu funkcjonariuszy ma FSB? W tej chwili to jest około 400 tysięcy. 400 tysięcy zatrudnionych na etacie osób, mówimy. No to jest większe miasto od Lublina, prawda, czy od Szczecina. Więc ktoś z takim budżetem no, może kupować różnego rodzaju instytucje, a robi to nie od teraz, tylko od kilkudziesięciu lat. Inwestuje w prawicowe, że tak powiem, partie, ale jednocześnie cały czas inwestuje w lewicowe partie, skrajnie lewicowe i lewicowe, odwołując się do jednego schematu, już nie do komunizmu, ale do antyamerykanizmu. Dla całej lewicy Ameryka zawsze była wrogiem numer jeden od kilkudziesięciu lat i w ten, że tak powiem, w ten ton może uderzać Władimir Putin bardzo skutecznie. Wystarczy włączyć telewizję Russia Today, no uwielbianą jednak nie tylko przez prawicę, bo owszem, niektórzy prawicowcy znajdują tam treści dla siebie właśnie te podważające wszechobecność LGBT jako fundamentu, czy kult LGBT jako fundamentu politycznej poprawności, ale z drugiej strony to jest przede wszystkim telewizja antyamerykańska. O to chodzi. Amerykański imperializm jest głównym wrogiem i w tym się odnajduje cała lewica światowa. Od, powiedziałbym, Chile do Paryża, Sorbony, czy Cambridge, czy dowolnego uniwersytetu amerykańskiego. I przepraszam, dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby wrócić jakby do sedna pytania, które postawił prowadzący, organizatorzy konferencji. Otóż jeżeli mówię, że istotą według mnie, potwierdzoną właśnie przez te ostatnie choćby wydarzenia, istotą tego reżimu jest jego absolutny cynizm na służbie, bo ten cynizm nie jest acelowy, on ma cel, służbę władzy, to możemy zadać pytanie, być może ten system polityczny, jego trwałość, jego odnawialność w perspektywie już wielu set lat historii Rosji, politycznej historii Rosji, jest jakimś fenomenem, na który trzeba zwrócić uwagę i zapytać się o to, na ile jest on do pogodzenia z chrześcijaństwem. To jest ta kwestia. Czy statolatria, służba państwu, bo to jest najważniejsze, służba państwu, wielbiony jest w tym systemie, w dzisiejszym systemie propagandowym Rosji, z jednej strony Piotr Wielki, który zbudował na kościach dziesiątków tysięcy swoich niewolników cud prawdziwy, czyli Petersburg, i silną armię rosyjską, i czczony jest Józef Stalin. Nie dlatego, że był marksistą, komunistą, to jest całkowicie chowane, marginalizowane. Stalin jako twórca najsprawniejszego, powiedziałbym, instrumentu panowania nad innymi, nad światem. Nikt inny lepszego w Rosji nie zbudował. Piotr był prawie tak skuteczny, ale Stalin to rozbudował jeszcze bardziej. A więc państwo jest w centrum, potęga imperium zgodnej tej nazwy z jej łacińskim źródłosłowem, imperium znaczy władza rozkazywania. Rzymski sposób sprawowania władzy w wojsku. Nie w polityce, tylko w wojsku. Otóż myślę, że trzeba zastanowić się, na ile ten sposób funkcjonowania władzy w Rosji, nie tylko w ostatnich 20 latach, a przypomnę, że jesteśmy od 20 lat i właściwie 3 tygodni sąsiadami państwa, które jest rządzone przez jednego człowieka, w każdym razie przez system, którego symbolem jest jeden człowiek, może tak, bo od 1 stycznia 2000 roku to nastąpiło. Czy tego rodzaju system może być emanacją czegoś głębszego, to znaczy właśnie jakichś cywilizacyjnych okoliczności, ducha narodu. I tutaj oczywiście wchodzimy na teren bardzo ryzykownych spekulacji. Feliks Koneczny dał na to już dawno swoją odpowiedź, z którą nie każdy musi się zgadzać, to znaczy dla niego system władzy rosyjskiej jest emanacją cywilizacji turańskiej. Przypomnę, że nasz trzeci wieszcz, który poświęcił wiele szczególnie głębokich analiz fenomenowi Rosji, Zygmunt Krasiński, który pierwszy połączył fenomen Rosji z komunizmem jeszcze na 70 lat przed wybuchem rewolucji bolszewickiej, stwierdzał, że całe źródło, że tak powiem, specyfiki rosyjskiej łączy się z tradycją prawosławną, a konkretnie z tą różnicą, która sprawia, że w łacińskim chrześcijaństwie jest filioque, a w prawosławiu nie ma. Czyli subordynacjonizm, jak to teologowie nazywają, a więc podporządkowanie syna ojcu. Zachowane w prawosławiu. Ten element nierówności osób w trójcy, pewnego rodzaju nierówności, zostawmy szczegóły teologom, ale w każdym razie to ta niechęć przed uznaniem równości jakiejś, że tak powiem, harmonii wewnątrz Trójcy Świętej i podporządkowanie wszystkiego Ojcu. Tak to interpretował Zygmunt Krasiński, stwierdzając, że tu już jest źródło tego ubóstwienia władzy absolutnej, ojcowskiej, paternalistycznej czy patrymonialnej, to już jest określenie politologiczne. Nie zgadzał się z tym na przykład inny wspaniały analityk polski, Marian Zdziechowski, który stwierdzał, że raczej, że w tradycji chrześcijańskiej, rosyjskiej, tej pierwotnej, związanej z chrztem Rusi, jednak znajduje się wiele pierwiastków humanistycznych związanych z przesłaniem Chrystusa po prostu. Humanistycznym oczywiście nie w znaczeniu renesansowym, ale w znaczeniu chrześcijańskim. I rzeczywiście można znaleźć wiele pięknych dowodów tego w kulturze rosyjskiej i powiedziałbym, że mnie osobiście perspektywa Zdziechowskiego jest bliska. Ale jednocześnie Zdziechowski pod koniec swojego życia musiał rozstać się z nadziejami, które żywił jeszcze powiedzmy na początku XX wieku, że zwycięży, że tak powiem, czy jest możliwy rozwój tego pierwiastka dobrego chrześcijaństwa, jeśli można tak w skrócie powiedzieć, w tradycji rosyjskiej, prawosławnej. Zdziechowski podkreślał, że to, co złe w Rosji, wiąże się z dziedzictwem bizantyjskim, politycznym, to znaczy właśnie ubóstwieniem państwa, podporządkowaniem religii państwu. ale prawosławie nie zawsze takie i nie tylko takie w Rosji było. Miał nadzieję, że te korzenie prawosławne mogą wyzwolić się spod tej, przepraszam już za prymitywne określenie, czapy bizantyńskiej. No niestety w ostatnich latach widział zupełnie nowy fenomen, z jego perspektywy fenomen doprowadzenia totalitarnego państwa do takiego poziomu, o jakim nigdy nawet za Rosji carskiej nikt nie mógł myśleć ani wyobrazić sobie. Oczywiście te rozważania, nie ma już czasu na więcej, więc tylko te dwa przykłady podałem różnych stanowisk, czy trzy, biorąc pod uwagę także Konecznego, a więc Krasiński, Koneczny i Zdziechowski. Te trzy rozważania pokazują możliwości różnych interpretacji zagadnienia, które państwo jako organizatorzy postawiliście tutaj. Czy Rosja jest krajem chrześcijańskim? Rosja ma w pewnym sensie chrześcijańskie korzenie, została ochrzczona, wydała świętych, prawdziwych świętych, których świętości nie ma powodu podważać, mimo że nie uznaje ich Kościół katolicki. I niewątpliwie są chrześcijanie w Rosji, Rosjanie, chrześcijanie. Myślę, że przeczenie temu byłoby no, jakąś głęboką niesprawiedliwością. Ale jednocześnie nasze praktyczne doświadczenie z politycznym ciałem Rosji jest takie, że nie ci święci, nie ci chrześcijanie decydują o tym kształcie, że wygląda on konsekwentnie w istocie inaczej, antychrześcijańsko, to znaczy podporządkowując religię państwu. I taka jest funkcja niewątpliwie religii prawosławnej w dzisiejszej Rosji, gdzie czy patriarcha Gundiajew, były pułkownik KGB, czy główny, że tak powiem, kustosz religii samego Władimira Władimirowicza, Tichon Szewkunow, no są jednak przede wszystkim funkcjonariuszami, powiedziałbym, państwowymi, służącymi kultowi państwowemu. Taka jest istota, wydaje mi się, to jest oczywiście moja ocena, ich roli w systemie władzy w Rosji. Pytanie wciąż bardzo trudne, na które nie można udzielić odpowiedzi. Czy możemy wiązać nadzieję na to, że, czy z tym, przepraszam, nadzieję na zmianę Rosji, że są w Rosji jednak prawdziwi męczennicy wiary, chrześcijanie, bo przecież wśród ofiar systemu nie tylko komunistycznego, ale i tego, który był w Rosji po 1991 roku, są obrońcy chrześcijaństwa w Rosji, prawosławia, nie tylko katolicy, którzy są prześladowani, rzadziej zabijani, ale są też męczennicy prawosławni po 1991 roku. Więc myślę, że pytanie, czy skupimy na nich swój wzrok i nadzieję na działanie opatrzności poprzez takich ludzi, dziś słabych, jak się wydaje, czy uznamy, że Rosja skazana jest niejako na wieczne powtarzanie tego samego schematu. Niezależnie od tego, jak kto odpowie na to pytanie w swojej duszy, w swoim rozeznaniu, myślę, że jestem ja przynajmniej gotów bronić tezy, że dzisiejszy system polityczny w Rosji z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego, jest dokładnym zaprzeczeniem ideałów chrześcijaństwa w swoim właśnie maksymalnym cynizmie i zdolności do takiego kłamstwa, jakie czasem jest trudno wyobrażalne, powiedziałbym, w innych systemach, gdzie przecież też się kłamie. Propaganda każdego dużego kraju jest oparta na kłamstwie, ale system kłamstwa sowieckiego, rozbudowany, a nie osłabiony w dzisiejszej Rosji, ze zdumieniem stwierdziłem, że niektórzy politycy w Polsce potrafią jakby brać lekcje w tej szkole. Skutecznie nie będę wymieniał, którego mam najbardziej na myśli. Ale w każdym razie ten system kłamstwa maksymalistycznego, takiego oszałamiającego, że człowieka zatyka. Jak to możliwe, żeby tak odwrócić rzeczywistość, jak choćby w ostatniej kampanii Władimira Putina. Ten system moim zdaniem jest jeszcze jednym dowodem, że ten reżim jest zasadniczo, fundamentalnie antychrześcijański i może go przyjąć tylko ten, kto rozumie prawicę jako kult siły. Bo ten system może przyciągać jednym tylko. Siłą, która jest dumna z tego, że może wszystko. Bardzo dziękujemy.